Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo poruszę temat doboru terytorialnego do policji, a mianowicie mieszkasz w jakimś województwie, nie dostałeś się 2-3 razy, no i zamiast na swojej Rzeszowszczyźnie, to sobie myślisz, a we Wrocławiu się dostanę łatwiej. I muszę ci powiedzieć, że warto, abyś tą decyzję przemyślał parę razy. No niestety masz bardzo małe szanse, że przez najbliższe kilka lat, jak się dostaniesz nie tam, gdzie chciałeś, że cię przeniosą do twoich rodzinnych stron, w pobliże twojej ojcowizny, czy rejonu, z którym jesteś związany. Jaka jest filozofia stojąca za tym? Oczywiście ze strony policji, że człowiek, który się już raz dostał do firmy i odszedł z tej firmy, ma duże kłopoty z powtórnym się dostaniem, a mianowicie nawet już na multim są pytania, czy zmieniłbyś tą pracę, jakbyś miał lepszą, czy jakąś tam bardziej tobie odpowiadającą. No, nie muszę ci tłumaczyć sensu tych pytań. Natomiast jak zrezygnujesz z firmy, jak zrezygnujesz z policji, to jesteś postrzegany jako taki niebieski ptak, konik polny, fruwający z miejsca na miejsce, przekładający swoje potrzeby tam bycia związanym ze swoją tam okolicą. No, czasem jest to, że jest to jakaś chora matka, jest to czasami chory ojciec, jest to czasami małżonka lub dzieci, to trudno tutaj się nawet tobie dziwić. Natomiast oni filozofię mają taką, wyszkoliliśmy gościa, ten gość już coś tam potrafi zrobić, zainwestowaliśmy w niego, a nagle on sobie tam robi po swojemu, odwala nam numer i chce iść, że tak powiem, z naszej komendy, czyli w ogóle nie czuję się związany ze służbą. I miałem parę osób takich, które przeszkoliłem. No, po paru miesiącach, jak dowiedział się, że odejdzie, pisał raport. Potem nagle okazuje się, że żadnym cudem ten gość nie mógł się z powrotem do policji dostać. No, być może sytuacja się troszeczkę w chwili obecnej zmieniła. Kandydatów jest znacznie mniej, także teoretycznie taki przeszkolony już trochę będzie rokował lepiej. Natomiast zasada jest taka, psycholodzy, czy na wywiadzie zorganizowanym, jak patrzą na twoje zachowanie poprzednie, to wyciągają wnioski z zachowania twojego przyszłego, czyli jest bardzo prawdopodobnym, że znowu ci się coś może na szkółce nie spodobać, jest bardzo prawdopodobnym, że nawet jeżeli się dostaniesz do swojego rejonu, to znajdziesz jakiś inny pretekst, żeby z firmy odejść. No i to są dwa główne aspekty, które ja bym widział. Jest jeszcze trzeci aspekt, a mianowicie odszedłeś z policji z jakiegoś powodu, napisałeś raport, w tym raporcie musiało być napisane, no co ci się w tej policji nie spodobało i jest bardzo prawdopodobne, że w tym czasie pisałeś prawdę, poszedłeś do cywila, że tak powiem. Natomiast po co potem wracasz? I jeżeli wziąć spiskową teorię dziejów, to niektórzy z przeprowadzających wywiad zorganizowany, czy niektórzy z kadrowców uważają, że być może jest jakiś wpływ na ciebie, być może grup przestępczych, być może jakichś innych osobników, którzy uważają, że no, ten gość w policji się do czegoś przyda. No i jesteś tak, że tak powiem, skazany tutaj na porażkę przez domniemanie, bo trudno udowodnić, że po prostu tylko popełniłeś jakiś zwykły błąd życiowy. Także, co ci radzę, przemyśl 5 razy, czy chcesz kontynuować karierę w policji gdzieś indziej, z daleka od swojego miejsca zamieszkania, od swojej rodziny.
od rejonu, w którym się wychowałeś. Naprawdę przez pierwsze 3 lata masz w zasadzie zerowe szanse na to, że ktokolwiek będzie rozważał twoje przejście gdziekolwiek indziej niż w obrębie tej komendy, której jesteś. Nawet jeżeli twój kolega czy twoja koleżanka z jakimś cudem dostała się gdzieś indziej, wierz mi, z reguły to są plecaki, to są jakieś transakcje wiązane, czyli z tamtego rejonu przychodzi człowiek tutaj, ten człowiek z tego rejonu idzie tam, także nie ma lekko, jest to wszystko raczej tak pokombinowane, żeby był wilk syty i owca cała, jak jesteś takim zwyklakiem, zwykłym szeregowym policjantem, zwykłym posterunkowym, to szanse na przejście, szczególnie jak jesteś w prewencji, w ciągu tych pierwszych 3 lat masz w zasadzie zerowe. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca elitarnej grupy szkoleniowej. Jeszcze raz, przemyśl sobie, czy chcesz iść gdzieś indziej niż poza swój rejon zamieszkania. Decyzje podejmowane pod wpływem chwili, no, czasami nie są najlepszymi, inna komenda może ci stworzyć problemy pod tytułem konieczność wynajmowania jakiegoś lokum. We Wrocławiu takie lokum, powiedzmy 1500 zł, 2000 na dzień dobry, byle jakaś kajuta, no, a tutaj 3000 czy 2 z groszami tej policyjnej pensji. No i co? Będziesz żył za tysiaka, czy będziesz żyła za tysiaka? Nie jest to wbrew pozorom takie łatwe. Także jeszcze raz cię pozdrawiam. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Trochę inna forma dzisiaj nagrywania, eksperymentalna, a mianowicie robię coś to w stylu vlogowania, także tutaj widzisz jakieś boki pomieszczenia, w którym siedzę. Jak mimo wszystko udało ci się przenieść do twojej komendy pomimo początkowego innego wyboru, napisz to w komentarzu do tego wideo i do zobaczenia wkrótce.